Szczęść Boże, Polski Punkt Widzenia. Krzysztof Lecz, witam serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o podatkach, a w studiu witam pana Seweryna Szwarockiego, Fundacja Republikańska. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże, witam pana, witam państwa. Proszę pana, premier Tusk przeprasza za to, że obiecywał kiedyś obniżenie podatków. Powiem szczerze, takie przeprosiny, no nie przypominam sobie takich przeprosin. Chyba bardziej powinien przepraszać za to, że tych podatków nie obniżył, skoro obiecywał, a nie ma obniżki, ale przeprasza za to, że obiecywał obniżenie podatków. Jak traktować te przeprosiny premiera? No, politycy chyba już przyzwyczaili się do tego, że nie muszą przepraszać za niespełnione obietnice, bo obywatele są chyba do nich przyzwyczajeni. Zresztą ponownie wybrali pana Donalda Tuska na premiera i Platformę Obywatelską. No ja jestem bardzo zaskoczony tym, co powiedział premier Tusk. Widzę, że z liberała stał się już naprawdę takim silnym socjaldemokratą. Najwyraźniej widać, że jak to powiedział kiedyś Alexis de Tocqueville, no rząd zrobi wszystko w sytuacji, w której kończą mu się pieniądze. Najwyraźniej temu rządowi już się kończą pieniądze, już nie ma co prywatyzować, już OFE zostało zabrane do ZUS-u. W związku z tym Donald Tusk poszukuje gdzieś tych pieniędzy, oczywiście w kieszeniach podatników, i sądzi, że podwyższając podatki zwiększy wpływy do budżetu. No. Bo właśnie, premier przeprasza, że chciał obniżać podatki, natomiast jeśli prześledzimy te całe, no już ponad 6 lat rządów pana Donalda Tuska, to w zasadzie tych obniżek podatków, to ja sobie przypominam, żeby jakieś były podwyżki, tak. Nie. Jedynie co, to była podwyżka podatku VAT, która w rezultacie tak naprawdę przyniosła niższe wpływy do budżetu państwa, ponieważ podatki w Polsce są już na tyle wysokie, że już przekroczyliśmy tak zwany punkt przegięcia krzywej Laffera, i coraz dalsze postępowanie tych podwyżek powoduje, że tak naprawdę przedsiębiorcy uciekają albo za granicę, albo w szarą strefę, i tak naprawdę wpływy do budżetu są coraz niższe, a gospodarka ma się coraz gorzej, bo wiadomo. No właśnie, bo w zasadzie, jeżeli ktoś podnosi podatki, to myślą o tym, żeby pieniędzy było więcej w budżecie. No tak się nie dzieje. Ja rozumiem, że rząd mógł się pomylić raz, podnosząc podatek VAT jeszcze za ministra Rostowskiego. Natomiast kiedy liczby i fakty pokazały, że po podwyżce tego podatku, wpływy w 2013 roku były o 8,5 miliarda złotych niższe, były dużo niższe niż trzeba było budżet niż założenia rządu, więc to już powinno dać do myślenia rządowi i pokazać, że już przekroczyliśmy pewną barierę, że dalsza podwyżka podatków nic nie da, więc teraz powinniśmy obniżyć podatki, co przyciągnęłoby nowe inwestycje. A czy to obniżenie podatków to jest rzeczywiście no, recepta na te problemy finansowe, jakie mamy? Bo z drugiej strony, no, minister finansów, pewnie każdy by panu odpowiedział, no, zmniejszymy podatki, będzie mniej pieniędzy w budżecie, większa dziura budżetowa, a tu nie, krytykujecie nie, nas, że jest dziura budżetowa. Właśnie ja przed chwilą powiedziałem, że żeby nie było mniej pieniędzy w budżecie, bo już przekroczyliśmy pewien punkt, tak? Wie pan, można to porównać z naszym telewizorem, tak jak w sklepie na przykład sprzedajemy towar, na przykład chleb. Jak sprzedajemy go za 2 zł i podwyższymy cenę na 2,50, to nasze przychody wzrosną, bo ludzie kupią tego chleba mniej więcej tyle samo i nasze przychody wzrosną. Ale jakbyśmy już go podnieśli do 7 zł, to już to by się okazało, że ludzie tego chleba będą kupować mniej i te przychody spadną. Podobnie jest z podatkami. W sytuacji, której podwyższymy ponad pewien próg akceptowalny przez przedsiębiorców, przez obywateli, oni zaczynają reagować. I właśnie tak jak powiedziałem, uciekają w szarą strefę, zmniejszają swoją aktywność gospodarczą, wyjeżdżają za granicę, przenoszą swoje przedsiębiorstwa do rajów podatkowych i tak dalej, wskutek czego wpływy do budżetu są tak naprawdę coraz niższe. Więc tutaj już w tą stronę zwiększania obciążeń podatkowych na pewno nie powinniśmy iść, nawet jeśli rząd chce zwiększać wpływy do budżetu. Czy w tym roku tak samo jest z akcyzą, bo ona została w tym roku podniesiona, akcyza? Wie pan co, czytałem ostatnio dane za pierwszy kwartał. Już po pierwszym kwartale widać i po przychodach państwa, że jeżeli ten trend z pierwszego kwartału trzyma się do końca roku, to wpływy z akcyzy będą około 7 miliardów niższe. Także tutaj znowu widać, że no, podnoszenie podatków nic nie daje. Właściwie wróćmy do przeszłości. Na przykład za rządów Leszka Millera premier Miller obniżył podatek, zarówno obniżył akcyzę na alkohol, jak i obniżył podatek CIT, i po tym fakcie przychody podatkowe z tych podatków wzrosły.
nie opłacało się firmom uciekać w szarą strefę, ukrywać dochodów, tylko opłacało się pokazywać całe dochody, jakie mamy. Podatek był 40%, 19% to rzeczywiście to jest ogromna różnica. Nie opłacało się to raz. Dwa, wzrosła konsumpcja. Po tej obniżce premiera Millera firmy wydały około 10 miliardów złotych na inwestycje. To pokazywało, że one tych pieniędzy sobie nie wywiozły do, nie wiem, na zagraniczne wycieczki, tylko zainwestowały w polską gospodarkę. Z kolei z inwestycji jest często VAT, prawda? No bo ktoś kupował materiały budowlane, stali i tak dalej, więc ten VAT szedł do budżetu państwa. Dokładnie, mamy większą produkcję, mamy po pierwsze więcej miejsc pracy i później też, skoro ludzie mają więcej pracy, mają też więcej pieniędzy, w związku z tym mogą kupić te towary. To samo zresztą było w sytuacji, w której premier Kaczyński w 2007 roku obniżył składkę rentową o 7 punktów procentowych. Wtedy w 2008 roku mieliśmy najniższe bezrobocie w ostatnich 15 latach, 9,5%. Obecnie ponad 13%. Tak? Czyli widać, że jednak te zmiany, te obniżki podatków mają realny wpływ. A zwróćmy uwagę, że jeżeli mieliśmy niższe bezrobocie, to po pierwsze, mniej musimy przeznaczać na zasiłki dla bezrobotnych, na jakąś pomoc tych biednych ludzi. Ludzie sami są w stanie zatroszczyć się o własny byt, a potem kupować produkty, kupując te produkty płacić VAT, w związku z tym te przychody budżetowe się równoważą, albo są nawet większe. A ludzie mogą samodzielnie troszczyć się o swój los, a nie czekać na pomoc państwa. Może jednak z drugiej strony premier ma rację, żeby tych podatków nie obniżać, bo deklarował, że nie będziemy obniżać podatków, ponieważ ludzie oczekują lepszych usług od państwa, a więc w domyśle będą wyższe podatki, podatki takie powiedzmy, no, przynajmniej jak teraz mamy, oby nie wyższe, ale i wtedy będzie lepiej funkcjonowało państwo. Mhm. Usługi świadczone przez państwo będą lepsze. Ma rację premier, czy jest naiwny w swoich oczekiwaniach? Panie redaktorze, ja myślę, że naiwni to mogliby być wyborcy, gdyby mu uwierzyli, bo popatrzmy, jak to wygląda obecnie. Płacimy bardzo dużo tak naprawdę podatków. Rząd czasem stara się nam powiedzieć, że płacimy mniej od wybranych państw europejskich, ale na przykład spójrzmy. Polska, sektor finansów publicznych w Polsce to jest 43% PKB, gdzie na przykład w Szwajcarii to jest 35%, Australia 35%, Singapur 17%, wydatki na edukację w Polsce 5,5% PKB, we Włoszech na przykład 4,5%, w Niemczech również mniej. Czy my mamy lepsze usługi niż w tych państwach, których wymieniłem? Czy nasi obywatele woleliby żyć jednak w tamtych krajach, na przykład w Szwajcarii, w Niemczech, w Australii? No myślę, że tamte państwa radzą sobie zdecydowanie lepiej, więc u nas płacimy dosyć dużo na tą sferę publiczną, a co mamy w zamian? No mamy w zamian darmową edukację, która tak naprawdę zupełnie nie jest przystosowana do rynku pracy. Pewnie wie pan, jakby nasi widzowie zaczęli przysyłać mailami informacje, ile dokładają do tej bezpłatnej edukacji swoich dzieci, no to byśmy mieli taką informację, to prawda? To też prawda, ale ile to jest bezpłatne. Ale nawet jeśli, no to potem często absolwenci muszą na jakichś bezpłatnych stażach starać się jakoś tam zdobyć doświadczenie, bo ta edukacja darmowa nic im nie dała. Następnie mamy darmową służbę zdrowia, ale tak naprawdę jak chcemy zrobić prosty zabieg, to musimy kilka lat czekać w kolejce, więc tak naprawdę wolimy zapłacić jeszcze raz za to samo i gdzieś prywatnie sobie czy swojej rodzinie go zapewnić. No mamy też emerytury, które nam zapewnia państwo, no ale oczywiście jak zabraknie pieniędzy, to znowu podwyższony zostanie wiek emerytalny już do takiego poziomu, do którego niewiele kto dożyje, albo po prostu rząd stwierdzi, no, że obniży nam emeryturę, albo po prostu nam jej nie da, no bo co mu zrobimy? No? Widać w ostatnich latach, że właściwie wszystko może, zachowuje się bardzo arogancko i tak jak w tym filmie Barei mówi, no nie mamy waszych pieniędzy, no i co nam zrobicie? No? W takim razie zastanówmy się. System podatkowy, to bez dwóch zdań, to nie trzeba być ekonomistą, ale żeby zauważyć, że on działa źle, bo tak jak pan mówił, no, płacimy dużo, a dostajemy w zamian niewiele. Ale jak ten system powinien wyglądać? Co jest na przykład mankamentem przy podatkach dochodowych? One teoretycznie wyglądają no, dość prosto, bo mamy dwa progi podatkowe, 18,32. Niektórzy twierdzą, że powinno być 50%. Właśnie, zwiększać opodatkowanie osób najzamożniejszych? 50%, no, niektórzy podają przykład z krajów skandynawskich, gdzie w pewnym momencie nawet było 3/4 trzeba było oddawać dochodów albo jeszcze więcej. Mhm.
Tak naprawdę ten drugi czy trzeci próg podatkowy to jest duży mit. Obecnie w Polsce w ten drugi próg podatkowy wpada niecałe 2% podatników, przy czym ogromnie duża większość to są pracownicy jakiegoś tam wysokiego szczebla w administracji publicznej, bo tak naprawdę przedsiębiorcy, którzy naprawdę są majętni, naprawdę dużo zarabiają, uciekają albo do rajów podatkowych, albo wynajmą sobie kancelarie podatkowe, które pomogą obejść, znaleźć różnego rodzaju luki prawne. A to, jak jedna taka sytuacja w Polsce, założą sobie prywatny fundusz inwestycyjny i będą płacić dzięki temu niższe podatki kapitałowe, a nie dochodowe i tak dalej. Także tutaj manipulowanie tym drugim progiem podatkowym tak naprawdę nic nie zmieni, bo bogaci ludzie czy przedsiębiorstwa i tak tych podatków nie płacą. No, na przykład w Polsce podatek, znowuż CIT, no te największe koncerny zachodnie, jak właśnie Fundacja Republikańska ostatnio sprawdziła w 2011 roku, na przykład Lidl 0 zł, Carrefour nawet jeszcze dostał zwrot podatku. Także widzi pan, no jedynie taki no, zwykły sklepikarz truskawek, to on z podatkami nie ucieknie, a te wielkie koncerny jakoś sobie dają radę. To więc samo jest z tymi podatnikami od PIT-u. Dokładnie tak. W Polsce mamy jeden z najniższych w Europie kwotę wolną od podatku, zaledwie 3000 zł. Także każdy z Państwa, który zarabia jakiś tam dochód, właściwie od całości tego dochodu płaci podatek dochodowy. No tak, bo to jest w tej chwili kwota, no mniej więcej powiedzmy, no, zaokrąglając, średnia krajowa, jedna pensja miesięczna. Na zachodzie na przykład, w Niemczech to jest około 30 tysięcy złotych, w Wielkiej Brytanii jeszcze więcej, to jest 45 ponad tysięcy złotych. Także tam widać, że osoby mało zamożne mają szansę, można powiedzieć, dorobić się, jakoś wyjść na swoje, otrzymać byt swojej rodzinie, a u nas znowuż działa się odwrotnie. Tym najsłabszym jeszcze dołożymy, prawda, opresyjnego państwa, a tym bogatszym, cóż możemy zrobić? Mają prawników, oni są w stanie pójść z państwem polskim do sądu, wygrać w sądzie administracyjnym i tak, no pomijamy tutaj w tym przypadku całkowite oszustwa, przestępstwa podatkowe, bo to, co pan mówi, to w zasadzie w majestacie prawa można legalnie, prawda, płacić mniejsze podatki. Natomiast wie pan, no, konkluzją z tego jest to, że my możemy te podatki ciągle zwiększać i ciągle dolewać do tego systemu, ale jeżeli nie naprawimy mankamentów instytucjonalnych systemu prawnego w Polsce, to nic to nie zmieni. No na właśnie, przykład, jakie te mankamenty? No na przykład podatek CIT, którego większość firm nie płaci. Jeżeli naprawdę chcielibyśmy otrzymywać sprawiedliwy podatek od różnego rodzaju korporacji, firm, wprowadźmy podatek obrotowy, co postuluje między innymi Fundacja Republikańska, gdzie no już obrotu nie ukryjemy, już nie będziemy mieli szansy manipulować kosztami, przychodami, co zresztą jest bardzo skomplikowane, tak, bo to potem generuje wiele, no można powiedzieć, też tragedii małych firm, bo przepisy są tak napisane, że za 3 lata interpretacja jest inna, się okazuje, że myśleliśmy, że nie musimy płacić podatku, a jednak musimy. W przypadku podatku prostego obrotowego jest sprawa zupełnie jasna i przepisy są proste i każdy będzie płacił ten podatek, tak? No właśnie, tu pan wspominał wcześniej o tych podatkach niepłaconych przez duże firmy handlowe. Pojawia się postulat podatku właśnie jakby odrębnego na sieci handlowe, ale ten podatek obrotowy by tę sprawę załatwił, prawda? Znaczy kompleksowo wszyscy po prostu by byli nim objęci. Jak najbardziej. Prawo nie musi być wybiórcze. Najlepiej, żeby było proste, właśnie sprawiedliwe dla wszystkich i jasne. I właśnie to są takie cechy podatku. Najważniejsze 3 cechy podatków to, żeby były proste, żeby były tanie w obsłudze i żeby były nie do uniknięcia. Właściwie w Polsce żaden z tych 3 punktów nie jest spełniony, bo jest do uniknięcia, szczególnie przez tych, którzy mają na to pieniądze. Nie są proste, są bardzo skomplikowane. Na sam aparat skarbowy wydajemy jedne z największych sum w Europie. To jest rocznie na PIT, na obsługę PIT-u. I CIT-u to jest ponad 5 miliardów złotych. Gdy dołożymy do tego obsługę ZUS-u i KRUS-u, to jest kolejne 5 miliardów złotych. I to wszystko obsługuje niemal 100 tysięcy urzędników, którzy przez cały rok właściwie tylko tym się zajmują.
jeżeli to uprościmy, jeżeli w przypadku zamiast CIT-u wprowadzimy podatek obrotowy, a zamiast PIT-u na przykład zlikwidujemy w ogóle PIT, a wprowadzimy prosty podatek na przykład od funduszu płac płacony przez przedsiębiorców, no znacznie uprościmy system i po prostu wprowadzimy dużo oszczędności. No, te kilka miliardów złotych no, rocznie można było zaoszczędzić. Zaraz padną zarzuty pod pana adresem. No dobrze, no zlikwidujemy ten podatek dochodowy, a co z ulgami? No bo niektórzy dzięki tym ulgom, czy na dzieci, czy jakimś innym, no trochę te swoje podatki obniżyli. Jak będzie fundusz płac, to wtedy nic nie zaoszczędzą. Wie pan, ulgi po pierwsze w naszym kraju są śmieszne, to trzeba tego zacząć, przynajmniej w porównaniu do naszych zachodnich partnerów, a po drugie również w opracowywanych między innymi przez Fundację Republikańską, przez akcję Polska bez PIT rozwiązaniach proponujemy kwestie, które jak gdyby uchronią te osoby tak, że będą mogły zachować swoje ulgi. Polska bez PIT.pl, tam wszyscy nasi widzowie będą mogli doczytać szczegóły. Mamy w tej chwili system rzeczywiście taki no, słabo funkcjonujący. Czy problemem w Polsce jest marnotrawienie funduszy publicznych? Bo ja czasami czytam analizy poważnych ekonomistów i to nie są jakieś, prawda, tam publicystyczne tezy, tylko no, w poważnych czasopismach naukowych, książki też się ukazują na ten temat, gdzie wręcz mówi się o tym, że mnóstwo pieniędzy marnotrawimy. Rzeczywiście to jest problem naszych finansów publicznych? No myślę, że tak. To znaczy gdzieś te pieniądze muszą trafiać, skoro my płacimy olbrzymie sumy w podatkach na przykład na służbę zdrowia, na edukację i tak dalej. Jeżeli nie mamy z tego efektów, jeżeli te usługi są świadczone na bardzo niskim poziomie, no to znaczy, że są marnotrawione. Zresztą to nie chodzi tylko o tego typu instytucje. Również zamówienia publiczne, inwestycje publiczne. No, Polska na przykład buduje autostrady, no, jedne z droższych w Europie. Na przykład budujemy za 10 miliardów euro kilometr autostrady, podczas gdy w Danii robi się to dwukrotnie taniej. No, Ukształtowanie powierzchni podobne, tak? Więc no to gdzie trafiają te pieniądze? No, można podejrzewać, że albo do prywatnych kieszeni, albo po prostu naprawdę już zarządzają tymi inwestycjami tak niekompetentni ludzie, że nie wiem, nie orientują się o cenach rynkowych. No wiadomo, to nie są ich pieniądze, w związku z tym nie muszą się o nie tak bardzo troszczyć jako nie swoje. Nie jest to przesada, jak my czasami spotykam takie opinie, że to marnotrawstwo funduszy publicznych jest liczone no, w miliardach złotych i to nie kilka miliardów, a co najmniej kilkanaście miliardów, jak nie więcej. Ja bym powiedział, że zdecydowanie więcej. Tu trzeba doliczyć chociażby wiele dziesiątek tysięcy urzędników, którzy są zatrudnieni tylko dlatego, że no, są, jak to można by powiedzieć, w układzie, są. No czasami się mówiło kolokwialnie, że uszwagrowienie danego urzędu jest większe albo mniejsze, prawda? No bo ja nie chciałem tutaj przytaczać personaliów, ale no, chociażby czy mapa stworzona przez Fundację Republikańską właśnie zatrudnienia w sektorze publicznym pokazuje, jak wiele urzędów jest tak naprawdę stworzonych nie wiadomo po co, no ale można się domyślić po co, prawda? Wiadomo, że partia władzy, żeby utrzymać sobie poparcie, no musi często zdobywać, na przykład zapewniając posady różnym. No tak, właśnie osobom. Przy okazji tych chociażby słynnych funduszy unijnych to się potworzyło tyle stanowisk, że czasami się można zastanowić, czy w ogóle był sens tworzenia różnych stanowisk po to, żeby trochę pieniędzy unijnych wziąć. Nasz czas powoli dobiega końca. Mam jeszcze na koniec krótkie pytanie. Czyli co, trzeba by całkowicie przebudowywać system podatkowy w Polsce, żeby on stał się efektywniejszy? Panie redaktorze, zacznijmy od racjonalizacji wydatków. Po pierwsze, wydawajmy mniej, a po drugie, tak jak właśnie pan wspomniał, uprośćmy system podatkowy. Przede wszystkim uprośćmy go, obniżmy lekko podatki. To zapewni nam podobne wpływy do budżetu. Zapewniam pana, historia ostatnich lat to pokazała, a jednocześnie no, da dużo więcej energii przedsiębiorcom przez to, że nie będą musieli się stresować tymi wszystkimi zawiłościami i pomoże w rozwoju polskiej gospodarki. Tego sobie i państwu życzę.
Miejmy nadzieję, że, ponieważ mówię, takie uwagi padają nie tylko z ust pana Seweryna Szwarockiego, ale wielu ekonomistów się podnosi, że może w końcu rząd pójdzie po rozum do głowy i skorzysta z prostych rozwiązań, które się w wielu krajach, w Polsce też, jak pan wspominał, czasami sprawdzały. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Pójdzie, to zmieńmy go. No, bo tak. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Przy naszym gościem był pan Seweryn Szwarocki, Fundacja Republikańska. Państwu dziękujemy za uwagę. Zapraszamy na nasz program jutro. Z Panem Bogiem.